wędrówkę po świecie, szukałem swojego państwa, miasta, rzeki, stolicy, rośliny, zwierzęcia, gry planżowej. Szedł blues przez świat. Szukając swoich korzeni. Żebym do jakiego kraju zaszedł blues? Gdzie znalazł swoje korzenie? Grecja! Grecja, Grecja. Podwójna Grecja. Bardzo oczywiście mało prawdopodobne, żeby do Grecji zaszedł od razu, ale oczywiście. Ale co nie? Kraj to być. Państwa, przedstawię Państwu starą, to 30-40 lat temu powstała ta grecka pieśń, która opiewa życie po prostu. W takim małym jakby pokoju. Czymś takim. Jest to historia rodziny, która w tym małym pokoju znajduje pewien rodzaj takiej makatki. I oni się zastanawiają, jak przedstawia ta makatka. Okazuje się, że to jest taka makatka od takiej wujenki. Oni tego słowa nie znali, Grecy, wujenka, więc podejrzewamy, że to chodzi o wujenkę. Może chodzić o zwykłą ciocię, tego nie wiemy. I oni w tym małym pokoju prowadzą taką rozmowę i to zostało właśnie uwiecznione w takiej pieśni tradycyjnej greckiej, które to od 30 lat jest śpiewane we wszystkich przedszkolach, żeby jakby pokazywać życie rodzinne w okolicach makatki, jak się zachowywać i tak dalej. Czyli taki walor edukacyjny. Piosenka jest w troszkę innych skalach, bo to jest częściowo jońska, dorycka, miksolidyjska, ale myślę, że dla nas też może to być czytelne. Kachtara populatis horto populus hortruch turiulum usunturum kiepe spride alfa diru betta gambiu. To jest taki moment, kiedy dziecko nieumiejętnie chwyciło makatkę, mama z drugiej strony mówiła mu, że tak masz to obrócić, tak, i ta makatka zaczęła się pruć. I ojciec przyszedł, żeby ratować tę makatkę, prawda, żeby się nie spruła. Czyli po prostu przyniósł nożyczki i jest taka część pieśni. Tutaj jakby cięcie było. I wtedy przychodzą tacy archeologowie albo lodzy, to trudno, to są jakieś dwuznaczności pewne, którzy wpadają w histerię, bo okazuje się, że to jest jakaś zabytkowa makatka, że ona ma kilkaset, praktycznie tysięcy lat. To jest w ogóle nieprawdopodobne, bo Grecja nie istniała kilkaset tysięcy lat. Oni tak uważali, nie? Więc wpadają i zaczynają śpiewać, znaczy mówić właściwie. Kokulopos tordois, tekalapas tralis. Wiadomo. Zostawcie zabytek, coś takiego, tak? Zostawcie zabytek. I oni przyjeżdżają ze służbami narodowymi. To są takie specjalne ze zwierzętami przygotowanymi do walki. Tam są i lamy, i jakieś takie zwierzęta bardzo takie pokojowe i groźne jednocześnie, żeby zmylić. Bo lama niby jest pokojowa, ale podobnie jak tapir potrafi zaskoczyć. Więc oni przychodzą i zaczynają odbierać tą makatkę. Ale rodzina nie jest głupia. Oni chcą emigrować i tą makatkę zabytkową zawieźć daleko, wiadomo gdzie. Tam, gdzie się sprzeda dobrze, tak? Więc oni zabierają tą makatkę i jest taka piosenka, jak oni uciekają z makatką. Ona jest piękna, krótka. Kramala patrui, stratela katrapa do turoplutus. Raka praplutus. Troi, stara klamer diris, perka, lewy de taka, perka, kalamara, kali, kalimera, kalispera, kali, nikta. Na końcu Państwo usłyszeli, bo kalimera, kalispera, kali, nikta, czyli dzień dobry, kalispera, tak, dobranoc i kali, nikta, dobry wieczór i kali, nikta. Dlaczego oni to powiedzieli naraz? Ponieważ podróż była długa i zmieniali strefy czasowe. To była ta sytuacja. Ja bym mógł długo, ale czekają też jeszcze inne kraje i krainy, także jeżeli jeszcze jakiś kraj do jakiegoś zaszedł blues, Państwo mają takie wrażenie, albo go Państwo nie mają, to zapraszam, żeby próbować. Niemcy. Pan powiedział Niemcy? Aha. No Niemcy to jest zupełnie inna stylistyka, bo Niemcy nie znały gitary. Dopiero w XIX wieku sprowadził gitarę do Niemiec z Czechosłowacji. Goethe.
Sag mal, die Importation ist so eine, ein deutsche Musik spielen, Piano, Klavier spielen und eine horizontalische und vertikalische Instrument. Ja, ich habe jetzt einmal zwei Hände spielt und nicht zusammen spielt, Separationen. Links oder rechts Hand, was rede, und ich habe eine Frage. Also, warum zwei Hände betreibe ich Schutzschale Repo? Nö, ich habe eine zurückgegeben, Mann. Schatz. So eine alte Anekdote, Entschuldigung, ich bin Rieber. Und Rieber eine Demonstration, der Piano gewann Rips bei Rutzenschulz. Und genau, Rieber Piano ist an mich, mein Rat, und für die Delegation war eine gute Reise und Rips an Rutzenschulz, heute Abend. Spitz mit Rippen, heulat, rölala, jetzt grüß dich, ha, 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 ha. Mit Begräber ohne Spargel, mit begrüß dich, Happenspatz, Rübe, ha, 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 mit Galle, mit Riebsen, ha, 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 mit Getrüler, und wir haben eine Demonstration über eine mögliche Chance. Und wir haben eine, zwei Funktionen hier. Eine melodische, vokalische Funktion hier. Und wir haben auch eine kleine dissonantische Funktion hier. Eine kleine Dissonanz hier. Und wir haben Rebsalwurzabenschaft. Wir haben auch eine nicht kleine, nicht große Dissonanz hier. Und ich habe auch eine große oder nicht zu große, diese Namen sind hier. Ja. Und wir haben auch eine große, diese Namen sind. Und wir haben auch eine große, diese Namen sind. Und wir haben auch eine total große, diese Namen sind, wie alles wird. Ja, wir. Vielleicht. Und ich habe eine Frage. Das ist ein Frage, Bus spielt. Aber wo spielt Bus? In welches Land? In der Region? Bulgarien. Hm? Jamaika. Tschechien. Nie mógł iść tak od razu z Niemiec do Jamajki, bo by tam utopił się po drodze. Ale do Czech mógł zajść. Proszę Państwa, Czechy to jest też pewna inna specyfika, no i chciałem tu Państwa jakoś tak, bo jednak tu jest parę osób.